W tym filmie pokażę, jak usunąć dzielnik napięcia z wejścia B2, na który później podłączymy krzyżak. Tutaj ten rezystor po lewej stronie ma 15 kg, ten ma 1 kg. Oba rezystory musimy wylutować, a następnie zmostkować pola pod rezystorem 15 kg. Tutaj jest złącze BAT2, do którego ten rezystor jest podłączony. Zadanie nie jest zbyt trudne. Pokrywamy, dodajemy cyny i jak widać rezystor sam schodzi. To samo robimy z drugim. Oba rezystory usunięte. Teraz należy zmostkować miejsce. Możemy do tego potrzebować kawałka drucika lub możemy wykorzystać rezystor 0 ohm, jeżeli taki posiadamy. Nadmiar drutu obcinamy i gotowe. Teraz do wejścia BAT2 możemy podłączyć przewód sygnałowy z klawiatury. Obok mamy masę. Tutaj jest BAT1, do którego podłączamy akumulator i masa. Z wersją mikro płytki postępujemy tak samo. Widzimy tutaj 6 rezystorów. Usuwamy 2 środkowe. Mostkujemy lewy. I gotowe. Teraz tak. Z tej strony mamy złącza. Tutaj jest masa. BAT1, BAT2. I do BAT2 podłączamy klawiaturę, tak jak w poprzedniej płytce.